program Do Tych Boga, Michał Świderski i Iwona Trawka. Słuchajcie, dzisiaj jest kolejny odcinek, kiedy mówimy o chorobach nieuleczalnych. Właśnie po to, żeby wszystkie osoby, które do tej pory myślały, że już nie ma dla nich nadziei, że nic się nie da zrobić, chcemy wam właśnie pokazać, że z Bogiem czegoś takiego jak choroba nieuleczalna nie ma, czegoś takiego jak, że nie ma nadziei, tego też nie ma. Bóg naprawdę przekracza wszystkie nasze sytuacje, tylko oczywiście musimy się nauczyć od Niego przyjmować. Iwona doświadczyła uzdrowienia. Z czego, tak króciutko? Pierwsza to była rak piersi w 11 roku, a potem po 2 latach był przerzut do wątroby. I Bóg Cię uzdrowił? Uzdrowiona jestem, wątroba jest czysta. Amen, tak właśnie jest, będziemy o tym mówili. To zresztą był taki fajny wieczór uzdrowienia, kiedy właśnie Bóg pokazał, że każda osoba, która uwierzy, że Jezus jest większy od tej choroby, będzie uzdrowiona z raka. I później właśnie świadectwa były głównie kobiet właśnie uzdrowionych z raka piersi i przerzutów. A teraz kilka ogłoszeń. Właściwie najważniejsze ogłoszenie jest takie, że 19 i 20 lutego mamy weekend uzdrowienia. Już nie wieczór, ale weekend. Pierwszy raz. Ale uwaga, spotkamy się nie w Kościele Chrystusa Króla w Gliwicach, bo tam jest remont. Tam jest remont, tam niestety się nie da zorganizować. Ale w Kościele Świętego Bartłomieja w Gliwicach. W piątek od 19 do 22 i w sobotę od 10 do 16, tu sprawdzam jeszcze, od 10 do 16, piękny czas. I żeby było ciekawiej, Kościół Świętego Bartłomieja jest już największym kościołem w Gliwicach, czyli jeszcze nawet większy niż Chrystus Król, czyli możecie przyjeżdżać i wszystkich was ugościmy. Jeżeli chodzi o noclegi, to trzeba sobie zorganizować we własnym zakresie, to jest za dużo ludzi, niestety nie jesteśmy w stanie. Jakieś takie szczegóły organizacyjne będziemy jeszcze podawali, prawda? Czy można jakiś posiłek, prawda? Materiały później do kupienia po tej sobocie. To wszystko jeszcze będziemy pokazywali. No ale najważniejsze Twoje świadectwo dzisiaj. Oddaję Ci głos. Powiedz nam, Iwona, jak ta choroba się zaczęła, bo to też jest ciekawa sytuacja. Tak. I później jak właśnie, czy Pan Bóg Ci dał tę chorobę, wracam do tego po raz setny, tak? Czy Pan Bóg dał tę chorobę i tak dalej. Właśnie, moje podejście było takie, zacznę od tego, że byłam katoliczką, że tak powiem, niedzielną. Mało co rozumiałam z tego, co się działo na tej mszy i tak dalej, no ale od tego chcę zacząć. Więc kiedy zachorowałam, no to uważałam, że to jest mój krzyż od Pana Boga. Zaczęło się, że rakiem piersi, miałam mały guz, 0,8 i doszło do operacji. Nie miałam całkowicie wyciętej piersi, tylko było oszczędnościowe takie cięcie. Ale powiedz, bo wcześniej też opowiadałaś, że Ty miałaś jakiś tam rodzaj, prawda, piersi, który musi być badany, czyli byłaś pod stałą jakby opieką? Tak, od 20 roku życia zawsze badałam swoje piersi, ponieważ się okazało, że mam piersi mastopatyczne, czyli robią się takie jakieś małe torbielki, które zanikają i tak dalej. W związku z czym byłam uczulona już przez te wszystkie lata, ja regularnie robiłam zawsze badania, rokrocznie. I okazało się właśnie w 11 roku, że... W 2011. Okazało się, że jest coś takiego. No i biopsja i tak dalej. Okazało się, że do operacji musi dojść. Czyli fragment został mi usunięty. No ale powiedz jeszcze może. Jak do tego doszło? Jak doszło, że w ogóle wykryto w takim małym stadium, jakby, że... Powiem tak. No w ogóle... byłam przebadana akurat w tym czasie. Przed tą operacją byłam przebadana przez wszystkich lekarzy. Miałam badanie robione USG, mamografię i tak dalej. Dodatkowych jeszcze lekarzy też odwiedziłam. Okazało się, że jest wszystko w porządku. Pojechaliśmy sobie na urlop i dostałam sen od mamy, świętej pamięci zresztą. Czyli mama ci się przyśniła. Mama mi się moja przyśniła. Jesteśmy w szpitalu i kładzie mnie na stole operacyjnym i pokazuje dokładnie, mówi: Iwona, będziesz tutaj operowana. A ja mówię do mamy: mamo, ja mam serce zdrowe, ale mamy już nie ma. Budzę się,
Myślę, no jak, przecież ja mam serce zdrowe, jestem przebadana, czyli piersi. Pojechałam na urlop, wróciliśmy z urlopu i ja mówię, mamarka, do męża mojego, no wie, jedzie, idę z powrotem do lekarza, bo to jest bardzo niepokojące. Ja mówię, ja to muszę jeszcze raz sprawdzić. No i faktycznie idę do lekarza i mówię, doktorze, ja chcę jeszcze raz ponownie. I się okazało, no i badania robione są. I na USG pani doktor stwierdza, że jest GUS 0,8. No to ja, mamo, dziękuję. I tym sposobem doszło do operacji, że zostało to w szybkim terminie po prostu wykryte, że było to małe, bo gdybym chodziła dalej, byłoby to rosło, by nie wiadomo do jakiego stopnia mogłoby. Czyli to Pan Bóg pozwolił mamie oczywiście, się ostrzec. Po prostu czuwał, tak, czuwał, bo byłam po prostu pod opieką. I kiedy już nie miałam nawet chemii, tylko miałam samo naświetlania, tak doktor stwierdziła, że nie jest to aż tak konieczne, nie jest aż takiej złośliwości. I po pół roku, po zagojeniu tego wszystkiego, no i do tego oczywiście, czyli radioterapię miałam plus hormonalne leczenie. No i wróciłam po pół roku do pracy, po dwóch latach, oczywiście znów przypadkiem, bo z boku mnie tak od czasu do czasu coś bolało, tak kojarzyłam coś z jelitem. Więc myślałam, no, pójdę do lekarza, bo jednak coś ten, no to... No i w związku z tym miałam robione USG. USG jest robione i mówi, że coś mi się nie podoba tutaj na wątrobie, jest jakaś taka jakaś mała zmiana. No to znowu z powrotem do lekarza, mówi, no to jak? I kolejne badania. Co to jest? Po kolejnych badaniach, najpierw TK, później rezonans. No i z rezonansu okazało się, że to jest niestety, ale to są cztery zmiany nowotworowe na wątrobie. Onkolog już stwierdził, że jest to przerzut, na pewno, że jest to przerzut z piersi. Ja mówię, ale jak to możliwe? Ja mówię, skoro ani chemii nie miałam, nic na to nie wskazywało, coś tego, no niestety tak się zdarza. Mówi i mówi, musimy rozpocząć leczenie chemią. W związku z czym leczenie miałam, czyli w 2013 roku zostało to wykryte. Chemię brałam przez 7 miesięcy i tak i co 3 miesiące jest badanie, po prostu co się dzieje w ogóle po chemii, czy w ogóle reaguje i tak dalej. Kiedy się okazało, że reaguje na chemię, czyli stanęło najpierw, potem zaczęło się zmniejszać i tak dalej. No, lekarz był bardzo zadowolony z tego, bo nie zawsze tak jest. No, ja tym bardziej, jeszcze bardziej. W sumie po tych 7 miesiącach, kiedy one tak stopniowo, a wielkości one były mniej więcej, te zmiany, dwa miały po 1,2, to były dwa takie dwie zmiany, a kolejne dwie po 1 centymetrze. I tak się zmieniały, zmieniały do 0,8 i tak dalej, w trakcie chemii. Mhm. Potem już chemii nie miałam, ale jeszcze chemia prawdopodobnie jeszcze chyba działała przez jakiś czas, bo jeszcze były jeszcze jakieś małe zmiany, czyli coś jeszcze się zmieniały, zmniejszały. W każdym razie będąc już bez chemii całkowicie półtora roku, w styczniu 2015 roku zostało mi 0,5 z jednej zmiany, 0,5 cm i dwie zmiany resztkowe, tak to się nazywa. I od tej pory tak cały czas już to stało. Czyli nic już nie można było zrobić, bo chemię można brać no, do jakiejś tam ilości, bo potem to już jest kwestia śmiertelna, tak? Więc lekarz stwierdził, że nie będziemy jak na razie nic, zobaczymy co się będzie działo. Bardzo dobrze, że tak jest. I na tym się zakończyło. Ale i tak było w styczniu, natomiast ja kiedy byłam w takim buncie, że tak powiem, no jak to jest, że Pan Bóg mi taką chorobę dał, pewnie to mój krzyż i tak dalej,
zaczęłam myśleć właśnie o Bogu, w sensie takim, że skoro ja wyczytałam sobie, jakie to są konsekwencje, jeśli chodzi o wątrobę, że bardzo mało mi zostało już, że to, że się zmniejsza, to był sukces, to był naprawdę ogromny sukces, lekarz bardzo się z tego cieszył, ale nigdy nie miałam żadnej gwarancji, znaczy gwarancji, ani też mi nie padło takie zdanie, że może się wycofać w ogóle. No i to, co ja sobie też wyczytałam oczywiście też, no to nie było to, było od 3 do 6 lat życia. Jest to na zasadzie tylko po prostu przedłużania życia, że jeśli się powiększa, jeśli stanie, to jest super, jeśli zaczyna rosnąć, trzeba znów chemię wprowadzać i tak dalej, a że u mnie się po prostu tam troszeczkę jednak się pozmieniało, że się pozmniejszały, no to był ogromny sukces. W każdym razie i wtedy zaczęłam myśleć o Bogu i sobie myślę, to skoro ja i tak idę do grobu, nie wiem kiedy, ale idę, bo nie ma szans na wyleczenie, no to trzeba coś zrobić. No więc Panie Boże, przebacz mi, że ja taka tu i proszę Cię, pomóż mi i prowadź mnie, bo ja nie wiem, od czego ja mam zacząć w ogóle. Ja nie wiem, co ja mam robić. Więc w internet, prowadź mnie, Panie Jezu, co ja mam przeczytać, co ja się mam dowiedzieć o Tobie, czy Ty uzdrawiasz, czy ja naprawdę muszę iść do tego grobu, czy to jest, czy to od Ciebie, czy to od złego. Nic nie rozumiałam po prostu. No tak, taką miałam wiedzę. No i trafiam pierwsze, co? No to trafiam właśnie na pierwszy Twój odcinek. Poważnie? Na pierwszy Twój odcinek i to jeszcze było z Gosią, jeszcze to tak. Było zapowiadane, że jeszcze jesteście w Radiu Silesia. Tak. I że dopiero będzie. I słucham, że mnie Pan Bóg kocha, że uzdrawia, jakieś poznania, że ludzie są uzdrawiani. W sensie to jest niemożliwe. No jak? Po prostu to się w głowie nie mieściło, co się ze mną wtedy stało. Całkowity przewrót o 360 stopni w umyśle. Do tego jeszcze dowiaduję się, że ja mam oddać życie Panu Bogu, że ja mam jakąkolwiek relację osobistą mieć z Panem Bogiem, to już w ogóle dla mnie było coś nie do pojęcia. Myślę, to gdzie ja żyłam? Gdzie mnie uczyli religii? Do jakiego kościoła ja chodziłam? Że ja o tym nie wiem. No w każdym razie to życie oddałam, tak? Myślę, no to może jest jakaś nadzieja, może ten Pan Bóg faktycznie uzdrawia. No i kiedy oddawałam to życie, zdałam sobie z pełną świadomością, no to straszny ryk, płacz, nie wiadomo co ja robię, w ogóle dotarło coś po prostu do mnie, jakieś dreszcze dostałam, nie wiadomo co. No ale bardzo to przeżyłam emocjonalnie, bardzo, bardzo. I taki był początek z tym programem, w ogóle zetknięciem się inaczej z informacją, jakąkolwiek wiedzą o Panu Bogu, że to jest zupełnie, że ja widzę w zupełnie innym świetle po raz pierwszy, a nie tak jak do tej pory. Że Pan Bóg tylko karze, no owszem jest dobry i tak dalej, no ale kara, no tak byłam po prostu wychowana. Pan Bóg karze, chodzi się do kościoła, no bo się chodzi się do kościoła i koniec religii, ale nic poza tym, żadnej relacji, no pacierz i koniec, tak? No tego byłam nauczona. I kiedy zaczęłam i zrozumiałam jedną rzecz, w momencie kiedy już te odcinki już po kolei tak zaczynałam wysłuchiwać, czekałam na nie jak na zbawienie, powiedziałabym. Na każdy odcinek, cóż nowego się mogę dowiedzieć, tym bardziej, że to były akurat same świadectwa uzdrowień, które bardzo mnie budowały. Myślę, no skoro ludzie są uzdrawiani i w międzyczasie, kiedy czekałam na kolejne odcinki, no to już po internecie wszędzie szukałam tylko jak najwięcej tych uzdrowień, tego wszystkiego. Czy to jest prawda? Jak to jest? No i faktycznie odnajdywałam to wszystko. I że tak było. I ta moja wiara tak zaczęła trochę rosnąć, ale nie do końca. Kiedy weszły odcinki z nauczaniem, bo
tak naprawdę to były tylko słowa. Dla mnie to była teoria tylko przez siebie podana, ale której ja nie rozumiałam odnośnie jeszcze Pana Jezusa, co dobrego robi, dlaczego to robi, dlaczego jest ten krzyż, o co chodzi, w czym rzecz. Ja tylko wiedziałam, że to się dzieje. Myślę, no na moją wiedzę to 2000 lat temu się działo, teraz nie przecież. No, ale i weszły odcinki nauczania. W momencie, kiedy weszły odcinki nauczania, kiedy ja się dowiedziałam o zbawiennym krzyżu, po co to się działo, że Pan Jezus to wszystko wziął na siebie, kiedy mnie się oczy dopiero otworzyły wtedy, kiedy jeszcze wytłumaczyłeś z Duchem Świętym, co dla mnie też było takie właśnie, jak to, o co, wiedziałam, że jest Duch Święty, ale jak to pojąć, jak to działa, na jakiej to zasadzie i w ogóle. No te, no te podstawowe prawdy tej wiary, no miałam, ale mimo wszystko jakoś nie wierzyłam, po prostu, może teraz grzeszę, że, ale nie wierzyłam, że Jezus jest żywy i uzdrawia. Uzdrawia i że jest wśród nas. Uważam, że mamy tylko w sercu, mamy żyć zgodnie z dekalogiem i tak dalej, chodzić do kościoła, czcić, wszystko ma być po prostu po Bożemu. I to było wszystko, tak? W momencie, kiedy wyszły nauczania, to mi dopiero wszystko otworzyło oczy. To nagramy dzisiaj nauczanie w takim razie też. I dopiero wtedy, zobaczyłam i cały czas, kiedy podpierałeś się Pismem Świętym i tak dalej, wszędzie była zaznaczana właśnie ta wiara, że trzeba mieć wiarę, żeby być uzdrowionym. I ja tak, i wtedy dopiero zrozumiałam, że ja tej wiary nie mam. Teraz ja mam tylko taką suchą teorię, którą nabyłam, natomiast ja muszę zacząć pracować nad sobą, żeby jednak tą wiarę mieć. I wszystko już wtedy zaczęłam robić, żeby ta wiara wzrosła. Ty jeszcze mówiłaś to świadectwo u nas, prawda, w kościele i mówiłaś, że co, że 3/4 roku? 3/4 roku mi zajęło budowanie własnej wiary. Bo i teraz uwaga, przepraszam, pozwól, że powiem jedną rzecz. Wiele osób mówi coś takiego podobnego jak ty. Mówią tak, przecież się modlę, czytam nawet czasem Pismo Święte, chodzę do kościoła, co mogę zrobić więcej? I właśnie to, co ty teraz powiesz, jest kluczowe. Co to znaczy budować wiarę? I co to znaczy, że moje praktyki, no one są dobre przecież, ale dlaczego one są niewystarczające? Powiedz, co ty robiłaś, żeby budować wiarę? I ja miałam właśnie dokładnie takie samo właśnie podejście. Dlaczego ja nie potrafię w to uwierzyć? Dlaczego? I czego się chwyciłam, to zawsze mówię, że fundamentem, podstawą jest Pismo Święte i to, co tam jest, i że jest ta wiara. I ja w tym momencie zaczęłam właśnie śledzić te wszystkie momenty uzdrowienia, że faktycznie ta wiara. W Piśmie Świętym. W Piśmie Świętym, tak, że jednak ta wiara jest i zrozumiałam jedną podstawową rzecz, że po tym krzyżu samym. Zrozumiałam jedną rzecz, że Pan Jezus po to na ten krzyż poszedł i to było głównym powodem, że ja tą wiarę uzyskałam. Ale zanim jeszcze ten krzyż zrozumiałam, to dalej wysłuchiwałam wszystkich rekolekcji, kazań, homilii, ojców, egzorcystów, wszystko to, żeby jak najwięcej mieć jakiejkolwiek wiedzy o Piśmie Świętym, o Panu Bogu, o szatanie, o diable, o pokusach, bo dla mnie to było też, czek nie pamiętam, nie zdaję sobie z tego sprawy, jak wielki wpływ mają na to. Ma wpływ zły, co robi w tym momencie i tak dalej. To, czyli ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, to ja wysłuchiwałam tak po 3-4 do 5 takich homilii i tak dalej. Ja byłam tak głodna. Dziennie? Dziennie. To ile godzin dziennie? No to każda po 1,5 godziny albo godzina. Ja nie mogłam od tego odejść. Ja po prostu, mnie to tak zafascynowało. Ale poczekaj, jedną rzecz chcę pokazać, bo ludzie nas oglądają i przy okazji, ty mówisz przy okazji nauczania na swoim świadectwie. Rzecz uzdrowienia to nie jest błaha rzecz. Jest wiele osób, które
przyjdą raz na modlitwę i mówią coś takiego: o, Bóg nie uzdrowił, widocznie Bóg tak chce. Widocznie Bóg ma taki plan wobec mnie. To jest ogromna praca, żeby zbudować swoją wiarę do poziomu przyjmowania nadprzyrodzonego Bożego działania w sposób taki prosty, łatwy. To jest ogromna praca. Zmiany myślenia. Tak. Ale jeżeli komuś żal jest czasu, to ja Cię gwarantuję, że szybciej uzyskasz tę wiarę, niż jak chodzisz po lekarzach i szukasz uzdrowienia. No akurat mówisz, że Twoja sytuacja była taka, że już raczej nie było możliwości po ludzku, prawda? Tak. Czyli Ty byłaś jakby przy murze, ale można też bez tego stania przy murze po prostu wykonać tę pracę i przyjmować po prostu uzdrowienie od Boga, prawda? Ja miałam tylko jedno w głowie cały czas, że ja muszę uzyskać wiarę, którą czułam, że ja jeszcze nie mam. I po to ją budowałam do momentu, kiedy ja to wreszcie poczuję, że faktycznie tak może się stać. Ja dopiero poczułam własną wiarę, ja dopiero poczułam, w październiku byłam na uzdrowieniu, czyli 2 miesiące wcześniej. Już poczułam, że ja jestem gotowa. Czyli poczekaj, znowu nacisnę Ci przycisk pauzy. Ktoś może powiedzieć, jak można poczuć wiarę? Bo takim skrótem myślowym idziesz. Ale prawda jest taka, że jak święty Paweł głosił słowo, to Pismo Święte mówi, że Paweł ujrzał w człowieku, ujrzał, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia. Mhm. Nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę widać, kto wierzy, a kto nie wierzy. Kiedy posługujemy, spojrzysz na człowieka, ty wiesz, kto wierzy i wiesz, kto nie wierzy. Nie umiem tego wytłumaczyć, jest tu jakieś działanie Ducha Świętego w tym na pewno, ale jest to prawda, że kiedy człowiek tę wiarę ma, to zaraz doświadcza mocy Ducha Świętego w sobie. Coś się zaczyna dziać. I tak samo, jak się spojrzy na taką osobę, to jest różnica. Jest różnica. Dalej. Powiem tak. Kiedy, bo ja też nie wiedziałam, kiedy ja ewentualnie mogę tą wiarę poczuć, a kiedy nie. I dla mnie takim przełomowym takim momentem to było to, że będąc już bardzo daleko w tej wiedzy, inaczej mówiąc, posuniętej, bo ja byłam głodna tego. Im dalej byłam, ja jeszcze więcej chciałam wiedzieć. I zawsze mi to coś dawało. I dopiero po tej całej wiedzy, kiedy już taki miałam ogląd mniej więcej z wiary i w ogóle, i dopiero wtedy sobie przypomniałam, że tak, no przecież dopiero mówiłeś parę miesięcy wcześniej na nauczaniu właśnie o krzyżu. I ten krzyż to jest podstawa. I dopiero wtedy, bo dla mnie wtedy to była teoria, że Pan Bóg został ukrzyżowany, że wziął to wszystko na siebie, ale do mnie to nie docierało. Nie docierało. I potem mając tą wiedzę, ale to też była wiedza tylko, i w tym momencie, w którymś momencie, nie wiem, czy to był sierpień, czy jakoś tak, do mnie dotarło, tak jakbym dostała jakiegoś objawienia. To było coś takiego. Ja zrozumiałam, Boże, to Ty musiałeś umrzeć właśnie po to, żebyśmy my mogli żyć w zdrowiu, w szczęściu, w obfitości, bo Ty widzisz, z czym my się borykamy, z tym złym, który cały czas krąży. On nam daje te choroby, bo ten stres, to wszystko, to, z czym sobie nie radzimy, to jest podstawa naszych chorób, która się kumuluje gdzieś i potem jest. Przecież to nie Pan Bóg mi daje stresy, tylko zły. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, że Ty przyszedłeś, Jezu, po to na ten świat, żeby nam właśnie uszczęśliwić to nasze życie. Troski, co też nie rozumiałam, że chce nas pocieszyć. Myślę, no jak, w jaki sposób? Ja dopiero zrozumiałam wtedy, że to wszystko zostało przybite na tym krzyżu tylko po to, ja to biorę, to wasze nieszczęście na siebie, bo ja wam chcę zrobić dobrze na tej ziemi, bo ja wiem, jak wy tu płaczecie i jak wy mocno, jak bardzo was to wszystko boli.
do mnie to wreszcie dotarło. I sobie myślę, Jezu, skoro Ty wziąłeś wszystkie choroby jeszcze na siebie, że obmywasz świętą krwią wszystkie choroby, to nie ma takiej możliwości, żebym ja nie była uzdrowiona. Nie ma! I wtedy, kiedy to do mnie dotarło, a zazwyczaj takie właśnie objawienia, bo zaczęłam już to mieć, ja już umiałam coś, co jest teorią, tak jak kiedyś powiedziałeś, że zostajesz z jakąś wiedzą i gdyby nie Duch Święty, prawda, to nic. I ja coś takiego zaczęłam doznawać. I zazwyczaj coś takiego miałam w nocy, kiedy jest totalna cisza, totalny spokój. I właśnie wtedy, i to przychodziło tak sobie właśnie znienacka, nagle przyszła jedna myśl i nagle, matko, dlaczego ja tego nie wiedziałam? Teraz ja to dopiero czuję, ja to po prostu teraz, czuję. Poczekaj, znowu pauzę. I teraz ja to po prostu osadzam to, co mówisz. Czuję to nie jest właściwie odpowiednie słowo, ale że pojmujesz, a za tym idzie też doświadczenie. Ale to, co ty mówisz teraz, zobacz, w Ewangelii Jana Jezus mówi, że kiedy przyjdzie Duch Święty, On wam o wszystkim przypomni. On wam wszystko wyjaśni. Też w pierwszym liście Jana, że namaszczenie, które jest w was, poucza was o wszystkim. Mhm. Ty zaczęłaś doświadczać tego, że Duch Święty zaczął ci przypominać słowo i zaczął cię pouczać wewnętrznie. Tak. I to już nie było coś, to jest bardzo ważne, to już nie było coś, co zostało wyuczone, co jakoś intelektualnie... Może tak jest, a może nie jest. Tylko właśnie. To było twoje wewnętrzne objawienie, które Duch Święty złożył w twoim sercu w oparciu o słowo, które wysłuchałaś. Tak? Dokładnie. Tak. I się właśnie rodzi wiara, która przyjmuje od Boga wszystko, czego potrzebujesz w życiu. I ponieważ właśnie dlatego, kiedy coś takiego, dlatego ja tą wiedzę cały czas szukałam, po Twoich słowach, co Ty powiedziałeś, że właśnie ten Duch Święty wtedy objawia i tak dalej. To sobie pomyślałam, to ja muszę mieć jak najwięcej wiedzy, żeby jednak ten Duch Święty mógł cokolwiek przypomnieć. I ja dlatego byłam tak strasznie głodna tego wszystkiego. Ja chcę wiedzieć jak najwięcej, ja mogę zapomnieć to wszystko. Ale potem, po tych wszystkich homiliach, po tym wszystkim i tak dalej, jakie były inne jakieś sytuacje, no to było akurat a propos krzyża i tak dalej, inne sytuacje były. Nagle myślałam o czymś, jak chciałam jakiś problem rozwiązać, nagle przychodzi coś, co ja właśnie słyszałam, bo akurat jakiś tam ojciec coś takiego powiedział i nagle mi przychodzi, Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że ja tak wielką pracę włożyłam, to jest raz. Ale ta praca się stukrotnie, tysiąckrotnie ona się opłaca. Tak, i powiem teraz, i dopiero wtedy ja po prostu stwierdziłam, że ja jestem teraz jestem po prostu gotowa jechać. No i opowiedz, i przyjechaliśmy. Tak, i przyjechaliśmy. To może zrobimy krótką przerwę. Dobrze. I później opowiesz konkretnie już jak się to dokonało, że Bóg cię uzdrowił. Dobrze. Program Dotyk Boga. Jesteśmy dzisiaj z Iwoną. Jeszcze raz powiedz, tutaj w przerwie powiedziałaś, jak to było, prawda? Co się działo później w sobotę i dalej. Tak, bo modlitwa nade mną była w piątek, a w sobotę zaczęłam czuć, się akurat siedzieliśmy przed telewizorem i zaczęłam czuć właśnie w tej chorej piersi. Dosłownie coś takiego, jakbym miała operację przeprowadzaną na zamkniętej piersi. Ja nie umiałam tego skojarzyć, jakie to jest uczucie. Na dzień dzisiejszy mogłam powiedzieć, że to były prądy, jakby krótkie, długie impulsy, dosyć mocne. I to było w obszarze właśnie tej chorej piersi. I to się powtarzało co jakiś czas, tak cyklicznie, ale po południu. I to była sobota. Ja o tym zapomniałam oczywiście, sam się, nie wiem. Potem przychodzi niedziela, no i znowu po południu, się oglądam telewizor z mężem i znowu zaczyna się. Myślę, no co jest? I znowu dokładnie te same doznania. I one się tak powtarzały mniej więcej, trwało to krótko, może do minuty, trochę przerwy, znowu. I takie doznania miałam, jakby dokładnie ktoś mi coś robił w piersi, na zamkniętej piersi. To są po prostu, doświadczamy różnie, czasem dla mnie to jest dziwne, że ktoś nie
nie doświadcza, znaczy, że następuje uzdrowienie, a osoba nic nie czuje. To jest dla mnie dziwna sytuacja. Częściej jednak właśnie czujemy, czy to ciepło, czy tak jak mówisz, takie jakby doświadczenie prądu. Różne doznania. Dlaczego? Bo Duch Święty jest większy niż nasza fizyczność, cielesność i dla Niego nie ma w ogóle problemu, prawda? Działać, prawda? Czy usuwać jakieś komórki, czy stwarzać coś. Dla Niego nie ma problemu. Myśmy tej chwilkę się jeszcze pomodlili i wierzę tak. Wierzę, że jest osoba, która ma problem z lewą stroną żuchwy. Tu jest jakiś taki ból, jakiś problem, jakieś zapalenie, coś tutaj jest z tą lewą stroną, Bóg to zabiera. Zobaczyłem też osobę, że masz nowotwór w przełyku. Bardzo nieciekawa sprawa, Bóg to też zabiera. Zobaczyłem też stwardnienie na prawym nadgarstku. Nie wiem, z jakiego, czy to jest nowotworowe, czy jakieś inne, ale takie stwardnienie tutaj na nadgarstku i po prostu ono będzie znikało, to zniknie. Też Rafał miał poznanie, że nowotwór w głowie, taka pajęczyna, że Bóg to zabiera. To się chyba nazywa pajęczyk, nie? Glejak, tak? Glejak się nazywa? No, nieważne. W każdym razie Bóg to zabiera. Wierzymy też, że jest osoba, która zrobiła właśnie krok wierzy w kierunku uzdrowienia, wycofała się i dzisiaj wracasz na tą ścieżkę. Po tym programie, po tym świadectwie wracasz i Bóg honoruje Twoją wiarę. I też jest osoba z prawym uchem, z niedosłuchem w prawym uchu. Oczywiście wiele, wiele innych osób Bóg uzdrawia. To jest też ważne. Każda osoba, która się Go dotknie przez wiarę, jeżeli się Go dotkniesz przez wiarę, będziesz uzdrowiony. Tak mówi Słowo Boże. Wszyscy, którzy się Go dotknęli z wiarą, zostali uzdrowieni. Są dwa rodzaje. Można Jezusa dotykać na dwa rodzaje. Z wiarą i bez wiary. To tak jak ludzie cisnęli się wokół Jezusa, prawda? Uczniowie też się cisnęli. Jezus w pewnym momencie pyta, kto się mnie dotknął? A uczniowie, wszyscy się cisną na Ciebie. Kto się dotknął? Cały tłum. Ale Jezus powiedział, nie, ktoś się mnie dotknął, ponieważ poczułem, że moc wyszła ode mnie. Setki osób dotykały się Jezusa bez wiary, a jedna osoba z wiarą. Ty możesz być osobą, która się dotknie Jezusa z wiarą. Możesz być taką osobą dzisiaj. Najważniejsze oczywiście jest uzdrowienie Twojej duszy. Jezus mówi o tym, prawda, że trzeba nam się powtórnie narodzić. Trzeba podjąć tę decyzję pójścia za Jezusem, żeby właśnie, tak jak mówiłaś, że spałaś przez ileś lat i później się obudziłaś. Tak. Prawda? To jest ten moment, kiedy świadomie mówisz, tak, idę za Tobą, Jezu, tak, chcę. Możesz dzisiaj podjąć tę decyzję. Możesz powtórzyć za mną tę krótką modlitwę. Panie Jezu, Ty widzisz, ile lat trwałem w grzechu. Ale dzisiaj mówię dość. Dzisiaj nadeszła dla mnie godzina powstania ze snu. Dzisiaj mówię Tobie tak. Dzisiaj mówię grzechowi nie. Dzisiaj mówię obojętności nie. Dzisiaj mówię życiu z dala od Ciebie nie. Dzisiaj mówię życiu z dala od Ciebie nie. Jezu Chryste, bądź moim Zbawicielem, lekarzem i przyjacielem, i bądź moim Panem. Bądź moim Panem. Od dzisiaj. Od dzisiaj. Na zawsze. Amen. Już teraz czułem, jak Bóg dotykał osoby, które... To jest takie wrażenie, jakby moc wychodziła ze mnie do kamery. Ciekawe to jest doświadczenie. I widziałem wiele osób, że Bóg podczas tej modlitwy dotykał waszych serc, ale też uwalniał od lęku. Uwalniał od lęku o przyszłość, o to, że czy będę chory, nie, albo będę chora, moje dzieci będą chore. Nie. W tym momencie Bóg uzdrawia ciebie z lęku przed nieszczęściami i chorobami. Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie też z tymi wszystkimi, którzy się źle mają. Chcę Ci oddać wszystkie te osoby, które przysyłają do nas intencje, Panie, w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, w chorobach fizycznych, psychicznych, w zniewoleniach. Jezu Chryste, i chcemy za Twoim słowem wyznać, że w Twoich ranach jest nasze zdrowie. Ty już zapłaciłeś za każdą z tych sytuacji
cena jest zapłacona w Twojej krwi, Jezu Chryste, w Twojej ofierze, w Twoim cierpieniu, w Twoim zmartwychwstaniu jest już zapłata uiszczona. Jezu Chryste, i my dzisiaj przez wiarę przyjmujemy, że to jest dla mnie. Ty zapłaciłeś za moje życie, moje przebaczenie grzechów, moje uzdrowienie, moje błogosławieństwo, moje relacje, całe moje życie. Przyjmuję, Jezu Chryste, Twoją ofiarę. Przyjmuję to, że w Twoich ranach jest moje zdrowie. Zdrowie mojego ciała. Jeżeli modlisz się teraz konkretnie o coś, połóż rękę na swojej głowie chorej, czy na ręce, gdziekolwiek jest ta choroba, połóż swoją rękę. Słowo Boże mówi, że tym, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Jeżeli ty jesteś chory, nie ma wokół ciebie nikogo, połóż sam na siebie rękę. Połóż rękę i módl się z wiarą. Módl się z wiarą. Jezu Chryste, w Twoim imię uwalniam teraz moc ducha. Moc Twojego świętego, słodkiego ducha. Moc miłości i uzdrowienia. Jezu Chryste, bo Twoje słowo mówi, że moc wychodziła od Ciebie i uzdrawiała wszystkich. To Ty, Duchu Święty, przychodzisz i uzdrawiasz. Uwalniam Twoją moc, Panie, w tych nowotworach, które dzisiaj chcesz usuwać, w tych kościach zdeformowanych, w tych sercach skołatanych. Jezu Chryste, uwalniam Twoją moc, Twoją moc, Twoją moc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Zostańcie z Bogiem i dzisiaj, tak jak powiedziałaś, jesteś głodna, więc nagramy nauczanko. Amen.